połączona z Hetą. A teraz przed Państwem zaprezentuje się Wasil Łuczenko, śpiewający człowiek, który nade wszystko ukochał sobie śpiewanie poezji i akompaniowanie sobie na gitarze. Wasil Łuczenko, nazwisko zbieżne z małą, ale niezwykle zdolną historką, która śpiewała przed tą prezentacją osobę tego, albowiem Wasil jest ojcem Maliny. Powitajmy brawami Wasila Łuczenkę. Wielkie brawa. I spadają na wietrę, gdy szyła. Tancowała w podwaroku, osył wal z baston, a plutał ciepły dzień i chrobotą saksofon. I ze wsej akrogi ludzi prychadzili k nam. I ze wsech akresnych krusz slitali z ptnicy. Танцовщицей запал за хлопом крыльями. Как давно звучала музыка там. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Там листья падают вниз, пластинки кружатся диск. Не уходи, побудь со мной, мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон. Опьянел от наслаждения, о годах забыл. Старый дом давно влюбленный в свою юность. Всеми стенами качался, окна отворил. И всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил. А когда наступит сумрак ночной, все имеет свой конец, свое начало. Загрустил, всплакнул осень маленьким дождем. А как жаль этот вальс, как хорошо было в нем. Как часто вижу я сон, удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс постой. Там листья падают вниз, пластинки кружатся вниз. Не уходи, мой со мной, мой каприз. Как часто вижу я сон, удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс постой. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. Веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая. Ты песня моя, обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями, а вон
się rola na, a kałdowa na, sylwę trąbole, jak data, pamięć na, sety słowna, łakowy zakołana, draga cenna, ja ty, moja rzeźna. I już wszystko w porządku. Gorąca brawa dla nas i dla uczennki. Raz jeszcze. Moim obowiązkiem jest raz jeszcze, drodzy Państwo, powiedzieć o organizatorach dzisiejszych prezentacji Sobowtórów. Anno Domini 1999. Organizatorami dzisiejszych prezentacji są Urząd Marszałkowski w Kielcach, Starostwo Powiatu Opatowskiego, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Opatowski Ośrodek Kultury. Pierwszą artystyczną nad całością sprawuje nasz wspaniały przyjaciel Dzidek Staniszewski. Brawa. Sponsorami dzisiejszej imprezy jest Okręgowa Spółdzielnia Leczarska w Opatowie. Wielkie brawa. Jak również Włóczanka S.A. A o tym wszystkim, co dzisiaj działo się na tej scenie z udziałem najwspanialszej opatowskiej publiczności, będziemy się mogli dowiedzieć za sprawą patronów medialnych imprezy, a mianowicie Tygodnika Nadwiślańskiego, brawo, Gazety Ostrowieckiej, Słowa Ludu, Echa Dnia, Wiadomości Świętokrzyskich i Radia Kielce 101.4 FM. A już za chwilę przed Państwem przegonuliśmy chmury i mam nadzieję, że zespół wokalno-instrumentalny Pejzaż, który już za chwilę przed Państwem się zaprezentuje, przepędzi wiatr i na nasz wielki finał będzie wspaniała, ciepła, majowa pogoda. Zachęćmy brawami i gorącym aplauzem wykonawców z grupy Pejzaż. Brawa! Raz, 1, 2, 3, 4, 5. Raz. Raz. Thank you.
Zespół wokalno-instrumentalny Pejzaż przed chwilą wystąpił dla Państwa. A teraz z niekowaną przyjemnością pragnę powitać śpiewającą moją rodaczkę, która twierdzi mimo wszystko, że to jednak nie Bodzechów przy Ostrowcu Świętokrzyskim, ale Ostrowiec Świętokrzyski przy Bodzechowie. Mowa o Monice Salicie. Monika Salita, młoda osóbka, już bardzo utalentowana, wygrała edycję Szansy na sukces, śpiewając piosenkę Ireny Santo. Potem tak muzyczne losy Moniki się potoczyły, że pani Irena Santo, pierwsza dama polskiej piosenki, otoczyła swoją opieką właśnie Monikę. Nieco później przyszedł festiwal w Opolu i koncert debiuty, gdzie Monika Salita minimalnie uległa zwycięzczyni tegoż konkursu, zajmując zaszczytne drugie miejsce. W planach ma nagranie swojej pierwszej płyty. Pojawiła się gościnnie na płycie niejakiego Molendy, co bardziej młodsze fanki na sali wiedzą, o kim mówię. Dzisiaj Monika Salita tu i teraz na żywo dla Państwa, a rozpocznie swój dzisiejszy recital podczas prezentacji Sobowtóru Anno Domini 1999 znanym szlagierem Krystyny Bronko zatytułowanym Niech Twoje serce kołysze się do snu. Panie i panowie, przed Państwem Monika Salita. Chwila ciszy. Udało się. Raz jeszcze. Monika Salita. Brawa. Yeah.
przygaśnia się ciemność pod krzyżem. Na ręce cię brać, mój przeżony od złego. Aż kiedyś pod mocny brak, to kiedy cię wolał brak. Na dobry skupiony przyjdzie czas, trzeba żyć, wiarę mieć, chcę dobrze sny, że ci dużo. Mój człowiek to wiatr, wieczy we drogie, tu się z nim ogrodzie od lat. Miał kiedyś być raj, lecz się projektant rozmyślił go.
Co wspaniały i przesympatyczny duet. Monika Samita i Irena Santo. Moniczko, upłońcie. Pani Ireno, prosimy. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? To, co powiedziałem na samym wstępie, jakby nie patrzeć 180 minut wstecz, stało się faktem. Jest jakby trochę cieplej, pojawiło się słońce. I w tym momencie muszę powiedzieć, że wszystko, co dobre, szybko się kończy. Ale zanim to nastąpi, chciałbym raz jeszcze powiedzieć o organizatorach tegorocznych prezentacji Sobotunów Anno Domini 1999, a mianowicie o Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, o Starostwie Powiatu Opatowskiego, Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie, jak również o Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach i Opatowskim Ośrodku Kultury. Również wielkie brawa dla naszych sponsorów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie. Brawa. I Włóczęce S.A. Wielkie brawa za wsparcie i pomoc dla pana burmistrza Opatowa, pana Jana Bolka, jak również człowieka, który swoim prawnym okiem przygotował i dopilnował tego wszystkiego. Mowa o Dzidku Staniszewskim. Dzidku, pokaż się i upomnij nam się tutaj. Dzidek, brawa dla Dzidka Staniszewskiego. To on. Wielkie podziękowania dla ludzi odpowiedzialnych za dzisiejsze nagłośnienie. Składam na ręce tu obecnego Jarka Czemińskiego. Jareczku, wielkie dzięki. To on. No i na koniec sól dzisiejszego świątecznego chleba. Przed Państwem raz jeszcze wielka gala Sobotunów. Pani Hanna Suchocka. Prosimy. Mistrz Szymon Kobyliński. Cezary Pazura. Jan Pietrzak. Kirk Douglas bez wiatry. Linda Evans. Kamilusz Drozda, Marian Krzaklewski, wielkie brawa. Irena Santor, Elizabeth Taylor, Michael Jackson, chodźcie Milka, Janis Joplin, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Prosimy pani Hanna. Marian Krzaklewski. Miłościwie nam panujący Aleksander Kwaśniewski. Marszałek i premier w jednej osobie Józef Oleksy. Chuck Norris. Kaksymiuk. Brawa. Jerzy Kaksymiuk. Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Kamila Kunicka, prezydent wszystkich Polaków, pan Lech Wałęsa i jego świątobliwość, papież Piotr naszych czasów, Jan Paweł II. Ojcze, prosimy. Za chwileczkę się pojawi. I chciałbym powiedzieć Państwu, że tym oto miłym akcentem chcemy gorącymi brawami podziękować naszym dzisiejszym gościom, którzy czasami przejeżdżają całą naszą Polskę, chcieli być tutaj z nami w dzisiejsze niedzielne popołudnie. Mamy specjalne, drobne upominki, nagrody, które zostały ufundowane przez naszych media patronów. A naszymi darczyńcami są Gazeta Ostrowiecka, wielkie brawa. Słowo Ludu. Tygodnik Nadwiślański.
Wiadomości Świętokrzyskie. Echo Dnia i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie. Janeczko, gdybyś mógł jakąś muzyczkę tak w tle delikatnie puścić. Tymi upominkami, drodzy moi kochani, najwspanialsza publiczności opatowska są zegary. Być może ktoś może zadać pytanie, dlaczego zegary? Powód jest prosty, aby naszym wspaniałym, honorowym gościom przypominało to, że w 2000 roku kolejne opatowskie prezentacje Sopowtórów, już nie Anno Domini 1900, tylko 2000. W niniejszym zapraszam Was wszystkich tutaj do nas, do gościnnego Opatowa za rok. Wielkie brawa! Chciałbym również podziękować wszystkim dzisiejszym wykonawcom, którzy pojawili się na tej scenie. Swoimi występami dzisiejsze prezentacje Sopowtórów 1999 określili Klub Tańca Towarzyskiego Promenada, Justyna Staniszewska, Ewelina Guzowska, Kasia Karasińska, Marina Łuczenko, Wasil Łuczenko, rozśpiewany, rozbawiony zespół Pejzaż, który przypomniał nam zapomniany szlagier wolnej grupy Butowina, i Monika Salita, kluba ziemi Bodzechowsko-Ostrowieckiej. I byłbym skłonny, bym powiedział, że tym miłym akcentem prezentacja Sopowtórów Anno Domini 1999 dobrego końca bylibyśmy w błędzie, bo za chwilę gwiazda pierwszej wielkości na scenie Amfiteatru w Opatowie. Ale zanim to nastąpi, raz jeszcze gorącymi brawami podziękujmy naszym dzisiejszym gościom. Trzy minuty dla fotoreporterów. Ale brawo, naprawdę. Na to szkołę nie powinno być, tak? Czy chcecie, aby przyjechali w przyszłym roku do Opatowa? Raz jeszcze. I najgłośniej jak można. Specjalnie dla Was powiedzę szefowa Stowarzyszenia Sopowtórów w Polsce. Oddaję mikrofon. Chciałam Państwu serdecznie podziękować, że pomimo tak zimnej, że tak powiem, aury w dniu dzisiejszym, Państwo ratowaliście do końca z nami i za tak miłe, serdeczne przyjęcia. Serdecznie dziękuję w imieniu Stowarzyszenia. Do widzenia, do zobaczenia. Zapraszam wszystkich Sopowtórów do naszego Stowarzyszenia. Bye, bye. Brawami pożegnajmy schodzących ze sceny naszych gości. Wielkie brawa. Raz jeszcze dziękujemy. Pożegnajmy ich brawami. Dajmy z siebie wszystko. Naprawdę warto. Ten Kraglas, Jan Wieprzak, Lina Ewa, Szymon Kobyliński, Tadeusz Brozda, Marian Krzaklewski, Lina Santa, Elizabeth Taylor, Michael Jackson, Janis Joplin, Anna Gronkiewicz-Waltz, Marian Krzaklewski, Aleksander Kwaśniewski, Szak Nowicz, Lizo Polecki, Jerzy Maksymiuk, Cezary Bazura, Misiek, ale mi się rzuca!